No, co tu my mamy? Broszka. A znalazłem ją dlatego, bo idę sobie tutaj, jest koło śmietnika wystawka i są takie stare krzesła PRL-ek pełną gębą. Może na jednym z nich będzie data. Sprawdźmy je, jak one się prezentuje. Patrzcie, niezniszczone zupełnie, niewytarte. Ja nie mogę. No przecież to jest majstersztyk. Te krzesła. Oczywiście biorę je w chlitark już w niedzielę najbliższą. Może tego obrusa, trzy zasłonki nie wezmę, wyrzucę zaraz do śmietnika. Pozwólcie, że tu położę. Niestety o łaskę fabryki mebli, zakład mebli szkieletowych numer 9. Nie ma niestety ceny, daty. Tutaj chyba logo. Ale krzesła są nieużywki. Widzicie to? W ogóle niezniszczona jest tapicerka. Niesamowite. O, mało tego, niezniszczona jest tapicerka, ale drewno też jest w bardzo dobrym stanie. Ja nie mogę. Perełka. Perełki mi się trafiły. I to 4 sztuki. Spójrzcie na to drewno piękne. Jak to jest ładnie wszystko zrobione. Kompletne niezniszczone. Dobra, trzeba teraz to zabrać. Niestety etykieta każda taka sama. Zabieram. Ale piękne. A, no i jeszcze do tego broszka. Nie widzę żadnej punty na nim. Na niej. To nic, i tak jest piękna. Zapraszam na Phlitarg już w tą niedzielę.